Magnetofon Technics RSTR474. Swego czasu bardzo popularny magnetofon. I problem z tym magnetofonem jest taki, że dosyć ciężko chodzą kieszenie. Mylą mu się przyciski, bo widzieliście, przed chwilą rekord włączył. Czyli pewnie wszystkie będą do wymiany. No i nie odtwarza. Na pewno taśma jest nagrana. Ale nie odtwarza ani na jednej kieszeni. I znowu rekord chciał włączyć. Zabrudzone są wszystkie klawisze. A na tej kasecie, na tej kieszeni, także nic nie odtwarza. A to jest ten mój testowy tool. W sumie mógłbym te taśmy sobie już stąd zabrać i przynieść jakąś inną. Ale tak, jak widzicie, tak to wygląda. Co mamy w środku? Ciemno. Jedna głowica odtwarzająca. A tutaj głowica zintegrowana. Widać coś? O, teraz widać. Głowica zintegrowana i kasująca. Na tylnym panelu to, co zawsze jest w magnetofonach, czyli wejście i wyjście. Informacja o licencji Dolby. Nazwa Technics, deck, model i tak dalej. Gniazdo sieciowe. A co mamy w środku? No widać dwa mechanizmy, do których muszę zajrzeć, po prostu muszę je wyciągnąć i zobaczyć, dlaczego on nie chce odtwarzać. I zobaczcie sobie, jak proste są magnetofony robione w latach chyba 90. No muszę teraz odkręcić całą tą listwę, żeby wyjąć mechanizmy i zobaczyć, czy to jest wina głowic, może był magnetofon przechowywany w piwnicy. I na przykład skorodowane są głowice, czy też, nie wiem, na tych płytkach jest jakiś problem. Sygnał z deka odtwarzającego, z tej głowicy, idzie tym przewodem do płytki i jest wprowadzony do tego układu scalonego AN7356SC. Motoroli, zdaje się. Tu widzę, że były jakieś roboty robione. Widzicie? Tutaj też. Tu jest troszeczkę zaoksydowane. Nie chcę wyostrzyć. No cóż. Ale tu widać wyraźnie roboty. Sprawdźmy sobie głowicę. 300 ohmów. Drugi kanał, to dalej, bo nie mogę złapać. 300 ohmów, więc głowica jest sprawna. Zawsze powtarzam, że magnetofon jest dla fanatyków. Zobaczcie, jaka jest brudna głowica. Fanatyków dlatego, że liczą się oni z konsekwencjami posiadania takiego urządzenia i czyszczenia go regularnego. Zobaczcie, jak wygląda ten wałek. Jak wygląda ten wałek, to trzeba wszystko wyczyścić, żeby ten magnetofon poprawnie kiedyś działał, o ile uda się uruchomić elektronikę. No, pewnie będę musiał pomoczyć to trochę jakimś płynem, bo to jest pordzewiałe już. To będzie trzeba jedynie spolerować. A ja nie za bardzo lubię takie wałki polerować, ponieważ tracą one swoje poprzednie właściwości. No cóż, zobaczcie, jaka jest brudna rolka ta tutaj. To jest efekt zaniedbania użytkownika. Takie magnetofony trzeba serwisować dosyć często. Ciekawe, jak będzie w tamtym. Ze względu na to, że z taśmy sypie się proszek, on się odkłada w środku tutaj. Niestety użytkownik jest skazany na używanie taśmy czyszczącej albo
oddania do serwisu co jakiś czas, żeby ten magnetofon mu serwis ładnie wyczyścił. Nasmarował, sprawdził naciągi i inne podobne rzeczy. Dlatego magnetofon jest dla fanatyków. I pokazać wam, jak wygląda drugi z mechanizmów. No i nie jest lepiej. Też głowica jest cała zabrudzona. Chociaż wałeczki są w dużo lepszym stanie. Tak samo te kółka, chociaż widzę, że smar już na nich nie jest najlepszej lepkości. Dobra, trzeba odlutować silnik i zająć się sprawdzeniem tych tranzystorów. No to trochę roboty mamy. Na tej płytce nie widzę żadnych przekaźników, ale muszę jeszcze zajrzeć do to się nazywa schemat, żeby się dowiedzieć, jak ten magnetofon pracuje i czy przypadkiem tutaj nie ma jakiegoś tranzystora, który blokuje mi sygnał na wyjście. Jak mówiłem, tak zrobiłem, pomierzyłem napięcia i na pierwszy rzut oka brakuje mi napięcia minus 5 V. Musimy sprawdzić zasilacz. Tutaj na płytce głównej od odtwarzania mam dwa rezystory, tutaj i tutaj, które idą z tego gniazda. To gniazdo jest tutaj w tym miejscu. Z tego gniazda na zasilanie tego układu scalonego, a dalej tego układu scalonego. Mamy załączone? Nie mamy. I jeden z rezystorów jest tutaj. No dalej. Nie chcę. Co mam? Hold ciśnięty. Dobrze. Jeden z rezystorów jest tutaj. Przed nim napięcie jest 7 V. A za nim napięcie jest takie. Przed nim. Dalej, bo mi tu nie łączy. Ciężko się pracuje. 7 V przed, za 823 mV. I tu mam drugi rezystor prawdopodobnie. Przed i za jest 5 V. Czyli ten działa prawidłowo. Tamten działa nieprawidłowo. Przy okazji grzeje się ten układ scalony i mamy napięcie ujemnego. I tak, jeden z tych rezystorów ma 18 ohmów, a drugi pewnie mieć 27, 1/4 wata. I gdzie to było? Tu. To jest ten, który pewnie mieć 27 ohmów. Ten, który ma 18 ohmów, no plus przewodnie. Czyli ewidentnie jest coś tutaj nie tak z tym jednym rezystorem. No i to jest ten rezystor. To jest chyba bezpiecznikowy rezystor. Będę musiał taki znaleźć w handlu. Na razie zobaczymy, czy jak założę zwykły rezystor, bo takiego nie mam. Znaczy, to tam ciężko kupować seryjnie coś, co przyda ci się raz na 2-3 lata. Więc założę zwykły rezystor, a później sprawdzę, czy w handlu mamy takie. Tutaj mam ten rezystor, który wymontowałem. Tam gdzieś w środku jest nowy. Włączyliśmy. I bingo! Bardzo ładnie. Zobaczmy tylko, czy druga kieszeń też działa. Aha, jaki ten mechanizm jest dziwny. No, też działa. Trzeba teraz poszukać takiego rezystora w handlu, złożyć całość.
i mieć problem z głowy. Zobaczcie, jak jest zabrudzona głowica. Ten sam sygnał. No cóż. Trzeba trochę pokonserwować ten magnetofon. Na tych słuchaweczkach było słychać. W ogóle bardzo fajne słuchawki. Kupiłem niedawno. Nadają się do montowania dźwięku. To takie studyjne wersja słuchaweczek, studyjna. Muzyka na nich brzmi może nie tak, jakbym spodziewał się po hi-fi, ale też da się słuchać muzyki. Wracając do magnetofonu, tak jak widzicie, tak jak mówiłem, trzeba tylko teraz magnetofon wyczyścić, dokonać niezbędnych regulacji, a w ogóle to zaraz sprawdzę to. Czy te 3 kHz to są 3 kHz? 3 kHz. Trzeba wyczyścić mu te głowice. To zaraz zobaczymy, czy 3 kHz to są 3 kHz. No, widać, że jest niezły wow and flutter. Widzicie niestabilną częstotliwość 3 kHz, ale to jest ok. Zaraz sprawdzę sobie drugi kanał. To jest 6,3 kHz. Prędkość jest w miarę. To jest 3 kHz. Jak widzicie, głowice są troszeczkę no nie zestrojone ze sobą. No to widać. Troszeczkę są odregulowane od tej taśmy. I co mamy? 380 na jednym kanale, 370 na drugim kanale. No 360 nawet. Troszeczkę poziomy nie są zbyt równe, ale w granicach normy. Musimy pamiętać także o tym, że ta głowica jest troszeczkę tam zabrudzona, nie? Więc może też nie jest zbyt dobrze czytać. Zobaczcie, jak długość przewodów ma znaczenie, jeżeli chodzi o sygnał. A to jest ten przewód właśnie. I tak, ta głowica to jest to. Ona sobie idzie na ten przełącznik, w tym układzie scalonym. Tutaj na tej płytce. I teraz tak. Druga głowica jest przełączona tryb zapis-odczyt na tych dwóch tranzystorach polowych. I idzie na ten przełącznik. I w tym momencie ten przełącznik decyduje, który magnetofon ma być odtwarzany. No i generalnie ustawienie poziomu odczytu robi się tylko ogólnie dla toru odczytu i nie ma znaczenia, który magnetofon odczytuje sygnał. I jeszcze nie doszedłem, gdzie jest regulacja. No, to dopiero tak zacząłem studiować. Ale jak widzicie, ten układ scalony jest to playback record amplifier. Gdybyście chcieli kupować taśmy do wzorcowania magnetofonów, nie kupujcie tej. Jest bardzo źle nagrana. Żeby nie być gołosłownym, posłuchajcie zapowiedzi. 1 kHz minus 10 dB. Poziom odniesienia 1 kHz minus 10 dB. I tak on wygląda na tej taśmie. Nie jest to rewelacja, prawda? Dlatego tej taśmy nie używam. Kupiłem ją z ciekawości. Okazuje się, że jest bardzo źle nagrana. I tak wyglądają sygnały testowe zarejestrowane na tej taśmie. 125 Hz. Wybaczcie, że filmuję ekran. No ale to będzie krótkie. ERD 2FCG 270, 27 ohmów. ERD 2FCG 270 rezystor. To nie jest fusible rezystor, tylko zwykły rezystor. I niedostępny, ale oczywiście mogę go zamienić na zupełnie inny. No i zapomniałem zupełnie o tym. To tak teraz przy okazji, bo widzieliście, że jak nacisnąłem ten klawisz open close, to włączył mi się rekord. Macie te styki rozdzielone zwyczajnie rezystorami. Migoczy niestety. Rezystorami i... może teraz przestanie migotać. I jeżeli tutaj zwiększy nam się rezystancja,
No to w tym momencie magnetofon myśli, że to już jest ten klawisz. O te 3 kilo na przykład więcej i włącza nam rekord. Dlatego wszystkie te switche trzeba wymienić, żeby magnetofon działał poprawnie. Tak jak widzicie, tutaj jest open close, a że mu się rezystancja styku trochę zwiększyła, no to magnetofon włączył rekord. Jeszcze w sprawie jednej, z ekranu prędkość odtwarzania, jak widzicie, plus minus 15 Hz. Jak widzicie, poziom wyjściowy jest zapisywany w EEPROM-ie. Stąd nie ma regulacji zwykłym potencjometrem. I jeszcze jedna rzecz, którą wam pokażę i sfilmuję z ekranu, i potem już ekranu filmować raczej nie będę, to zobaczcie, 315 Hz tolerancja dla tej częstotliwości jest 0 dB. Natomiast w prawo i w lewo, czyli niskiej częstotliwości i wysokiej częstotliwości, ta tolerancja może wynosić 3 dB w górę lub w dół, albo i nawet dla tych najwyższych, co magnetofon rejestruje, czyli 12,5 Hz, 5 dB w górę lub w dół, czyli pomyłka może być 10 dB, a tutaj 6 dB. Magnetofon jest dobrze ustawiony, jeżeli zmieści się w tym zakresie. Jeżeli ktoś wam będzie próbował udowodnić, że jeżeli tutaj na przykład, nie wiem, 12,5 kHz, ten magnetofon odtwarza 4 dB niżej niż 315 Hz, to jest w błędzie, ponieważ fabryka założyła taką tolerancję. I każdy z tych magnetofonów wypuszczonych z fabryki w tej tolerancji powinien się mieścić. Stąd też macie takie odchyłki, na przykład przy dolby. Jeżeli rejestrujecie na jednym magnetofonie tego typu, na jednym magnetofonie w dolby, zapisujecie na przykład dolby B jakiś dźwięk i odtwarzacie go na innym, ale takim samym. Innym, ale tego typu magnetofonie i te dolby troszeczkę inaczej gra, taśma nagrana w dolby i trochę inaczej gra, to nie jest to wina systemu dolby, tylko jest to wina dokładności przyjętej przez fabrykę Technics Matsushita. I tutaj widzimy, że jest to 10 dB, czyli tyle mniej więcej, ile redukuje nam system dolby B. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Także nie system Dolby B jest zły, bo to jest naprawdę świetny system redukcji szumu, tylko parametry, które przyjęła fabryka przy produkcji danego magnetofonu, parametry wyjściowe danego urządzenia, powodują to, że taśma nagrana na jednym deku brzmi trochę inaczej na drugim deku. Wczoraj się przekonaliśmy, że magnetofon już jest sprawny. Dzisiaj trzeba rozebrać mechanizmy i przeczyścić je. Zobaczymy też, jaka jest kondycja paska napędowego. Osoby, które chciałyby demontować taki mechanizm, to muszą zwrócić uwagę na to, że nie wyciągamy tego w tej pozycji, czyli to jest kieszeń na kasetę, tylko musimy ją tutaj wysunąć z tego czpienia i dopiero wyciągnąć w takiej pozycji, ponieważ tutaj jest specjalne sfazowanie, o widać je teraz, które ułatwia nam wyjęcie kieszeni. Smaru nie będę wymieniał, właśnie sprawdziłem, jest on odpowiedniej konsystencji, więc co mi pozostanie do zrobienia, to wyczyszczenie tych kółek, wyczyszczenie głowicy, bo jest strasznie zabrudzona, no i tutaj przesmarowanie tego mechanizmu do otwierania taśmy, bo kieszeni, bo jak zwróciliście uwagę, jednak ten mechanizm troszeczkę ciężko chodzi. Będzie trzeba przesmarować tylko te dźwignie tutaj, ponieważ mechanizm lekko nie chodzi, ale to wszystko jest do zrobienia. I co? I sprawdzić jeszcze kondycję paska. Muszę się tam dostać do środka. Także roboty z czyszczeniem jest trochę, tego nie będę tutaj czyścił, bo to jest w bardzo dobrej lepkości ten smar. Sprawdziłem tak samo tutaj, on się nie klei, on się ładnie rozprowadza. Co do czyszczenia,
To jeszcze tutaj mam dwa styki. Pasek jest odpowiedniej sztywności, tylko trzeba go lekko odnowić. Tutaj widać na kole zamachowym miejsce, gdzie styka się ten wałek z taśmą. Trzeba to nieźle spolerować. Zobaczcie, że aparat tak słabo ostrzy, ale jemu się też trudno zdecydować, w którym miejscu ustawić autofokus. Tak więc mamy już i pasek wyczyszczony, i kółeczka wypolerowane. A w radiu blubry po poznańsku. No, fajnie. Może to być, wygingołem. No ty memejo, sklerozo jedna, cożeś... Fajnie się takie rzeczy słucha. Jeszcze tutaj trzeba to wyczyścić. No i zrobić ten smart tutaj. Jan Strugarek, tak się nazywa człowiek, który przed chwilą blubrał w radio. Powiem, że lubię bardzo słuchać jego opowieści. Kiedyś to był stary Marych, no teraz Radio Poznań. Co prawda jedną audycję wycofało z blubrami, ale nadal jeszcze promuje tą naszą gwarę, a to dobrze. Już kiedyś o tym mówiłem. Tych punktów tutaj nie wolno smarować. Tak samo tutaj. Natomiast mile widziany smar jest tutaj. Na ośce tego kółka. Czyli zapamiętajmy, tu gdzie widzicie mosiąc, nie smarujemy. Natomiast tu gdzie są plastikowe elementy toczące się, możemy przesmarować to smarem silikonowym. Tak to zresztą mówi instrukcja. Okazuje się, że to nie przesuw jest tutaj winny temu ciężkiemu wysuwaniu. Jak widzicie, ta część się bardzo ładnie przesuwa. Temu ciężkiemu otwieraniu kieszeni, tylko po prostu tutaj mamy specjalny mechanizm oporowy, spowalniający. I on chodzi z pewnym oporem. I to tak musi być. Tutaj ten silnik nam otwiera. Tam jest przekładnia. I ta przekładnia tutaj jest widoczna. I cały ten mechanizm sobie chodzi z pewnym oporem, po to, żeby ta kieszeń otwierała się wolno. No cóż, trudno, nie będę tego rozbierał. Zostawię oryginalną nastawę. Jeśli składacie dla kogoś taki magnetofon, to pamiętajcie o tym, żeby czyścić każdy element przed włożeniem na miejsce, żeby tutaj nie było odcisków palców. To będzie świadczyło korzystnie o waszym serwisie. W niedzielny poranek lubię sobie zajrzeć do internetu, pooglądać aukcje internetowe. I tak, znalazłem dzisiaj aukcję internetową aparatu, który chciałem kupić od jakiegoś czasu. To jest Canon T70. I Canon T70 80 parę złotych kosztował z obiektywem 50 światłem. Nie, to był obiektyw zmienny od 35 do 70 mm. Canona obiektyw i światło tam dosyć ciemny był. Chyba 4 miał to światło. I był też u tego samego sprzedawcy aparat, który się nazywa Praktika. Wiecie, Praktika to nie jest najlepszy diderowski aparat. Można powiedzieć, że Canon T70 jest lepszy. Dużo lepszy. Ma wiele trybów automatycznych. I zgadnijcie, który aparat był droższy. Oczywiście Praktika. Człowiek, który go licytował, pewnie tęsknił za czasami, gdzie wszystko było tandetne, bo Praktika jest tandetnym aparatem. Miałem chyba 3 Praktiki. I nie byłem z żadnej zadowolony. Miałem też kilka Zenitów. Chyba wszystkie wersje przeszedłem. I uważam Zenita za jednego z gorszych aparatów. Wszystko tam jest przypadkiem dzieła. Naświetlanie. Tylko obiektywy mają dobre. Natomiast działanie całego układu naświetlania, otwarcia migawki, to jest dzieło przypadku. Długość tak ekspozycji. No ale Praktika kosztowała ponad 200 zł, a Canon 85. Oczywiście kupiłem go, bo uważam,
Ten aparat za dużo lepszy od praktyki, a właśnie potrzebowałem tę 70 do pewnych eksperymentów fotograficznych. Dobrze, Argentum podziałało, także na moje palce, bo czuję lekkie pieczenie. Teraz należy to umyć, nie zostawiać tego Argentum w środku, bo to zacznie korodować. Z czasem trzeba to umyć spirytusem i złożyć. Mam jeszcze drugi do wyczyszczenia. Weźmy pędzelkiem krople spirytusu. Nie dajemy tutaj acetonu z tego względu, że aceton rozpuści nam tę obudowę. A spirytus ładnie wymyje to argentum. Raz i dwa. I sytuacja z tymi perelowskimi sprzętami jest bardzo podobna do sprzętu audio. Teraz podczas składania trzeba się przyjrzeć, jak przerwało nam, bo bateria padła w aparacie. No niestety, długie nagrywanie powoduje zbyt duży pobór i grzanie się tego aparaciku. To jest Canon Ixus 185. Dlaczego go używam do nagrywania takich sekwencji? Bo ma ostrzenie minimalne, chyba 3 cm, ale wracając do tego sprzętu PRL-owskiego, to dziwna nostalgia ogarnia naszych rodaków. Kupują bardzo kiepskie urządzenia za bardzo duże pieniądze. O tym już mówiłem. Dobra, bo tutaj zatrzymaliśmy się na złożeniu tego styku. Widzicie blaszki w środku. I zadaniem tego suwaka jest połączenie tych blaszek. Więc widzicie, ta dłuższa blaszka musi się opierać na tym wycięciu i jak przycisk dociska, zamyka nam z drugą blaszką. Widać, jak to jest skonstruowane? Dobra. I chyba tak. Tak, wszystko zgadza się. Jeszcze tylko sprawdzimy sobie, czy ten przełącznik łączy. Teraz tak, jak macie taki multimetr jak mój i chcecie wiedzieć, jakaś rezystancja jest w styku, czy nie jest za duża. Oczywiście nie jesteśmy w stanie dokładnie zmierzyć rezystancję tych przewodów, ale widzimy 1,4 ohma. Jeżeli będziemy mieli 1,4 ohma na stykach, to będzie dobrze wyczyszczone, prawda? Tak, 1,4, 1,3, tak się waha. No to jest błąd digitalizacji, o którym kiedyś mówiłem. Dobra, styk wyczyszczony. Tutaj mam drugi ze styków. Tutaj jest taka zapadka, trzeba go ją podważyć. Delikatnie, żeby niczego oczywiście nie połamać. I środek, jak widać, czarny. Jeszcze taka kwestia. Czy stosować na te styki wazelinę techniczną? Można, ale nie trzeba. Z czego to wynika? Wazelina techniczna generalnie stanowi pewną barierę dla elektronów, więc tutaj być może mogłoby to powodować wadliwe działanie mechanizmu. Czy można to zrobić bez smarowania tego wazeliną techniczną? Można zrobić to delikatnym filmem, czyli cienką warstwą. Film to jest cienka warstwa, ale to już jest kwestia tego, kto to naprawia. Czy chce zabezpieczyć, czy nie chce zabezpieczyć. Wiecie, to świadczy o jakości serwisu. Jeżeli urządzenie wraca po roku czy dwóch z powrotem na serwis, to serwis jest zły. W tym przypadku akurat tutaj nie zabezpieczam tego. Z doświadczenia mojego wynika, że niestety te styki zabezpieczone wazeliną techniczną czasami się blokują. I teraz, tak jak powiedziałem poprzednio, patrzymy, jak to tutaj ładnie się w ten sposób. Zresztą tutaj macie wycięcie, tak? Widać, tu jest wycięcie.
wycięcie jest na ośkę tej dźwigni. Składamy to i ta pokryweczka też ma specjalne wycięcie, czyli ona będzie dociskała nam i ośkę, i zamknie nam ładnie łącznik. Sprawdzamy tylko, czy jest przejście, i montujemy na płytkę. Tak, warto byłoby się zapoznać z tym, co mamy na tej płytce tutaj. I jak widzicie, tutaj mamy gniazdo z pierwszej głowicy, tu mamy gniazdo z drugiego deka. To idzie na ten układ scalony i to jest ten układ scalony. To jest wzmacniacz odczytu i zapisu. Tu mamy przełączniki jednej głowicy lub drugiej głowicy. Tu mamy tranzystory, które nam przełączają głowicę tego magnetofonu w tryb odczyt-zapis. Tutaj mamy układ Dolby. A tutaj mamy HX Pro. Na tej płyteczce z boku. I to jest ta mała płyteczka. Tutaj mamy HX Pro. I to jest ten układ scalony. On tam jest, nieważne jakie jego oznaczenie. I ta płyteczka jest spięta tutaj z boku do płyty głównej. Oczywiście tutaj jeszcze oprócz tego wszystkiego na tej płytce mamy te funkcje. Czyli nadzór nad prędkością obrotową silnika, sterowanie solenoidem, czyli tym elektromagnesem, sterowanie silnikiem przewijania, odczyt detektora pracy magnetofonu, czyli jak przewija nam rolka. Tam są takie specjalne lusterka, które wykonane z metalu, które odbijają nam światło do detektora i wtedy magnetofon wie, że rolki się obracają. No oczywiście tutaj na tych elementach są także przełączniki, które tu widzicie z góry. To jest rodzaj taśmy i obecność taśmy w deku. Tak, zanim go nie rozbiorę, to na tej płytce drukowanej jest tylko kontrola tego mechanizmu, czyli prędkość, znaczy zasilacz do silnika jednego i drugiego. Tu mamy ustalaną prędkość dla wolnych obrotów i dla przyspieszonego dubbingu. No jak widzicie, dla chromu i metalu jest tylko jeden przełącznik, ponieważ wycięcia znajdują się po jednej i po drugiej stronie kasety i tutaj jak widać nie ma wycięcia dla zezwolenia na zapis, bo to jest tylko odtwarzacz. Zresztą widać po tej głowicy. Tak jak mówiłem, trzeba to wyczyścić, więc zabieramy się za pracę. Odlutować, odkręcić, tutaj też trzeba odlutować. A już myślałem, że dzisiaj złożę ten magnetofon. Niestety rolki się rozleciały. Całe te elementy, które trzymają gumę, uległy zniszczeniu. Ze starości prawdopodobnie, albo z jakiegoś chemicznego środka, trudno mi powiedzieć. Całe to klej. Wygląda, jakby klej poreagował i rozpuścił. No cóż, trudno, trzeba kupić nowe. Zobaczcie, jak po macoszemu był potraktowany odtwarzacz w tym magnetofonie. Oba koła zamachowe są wykonane z plastiku. To są te elementy, o których mówiłem, do nadzorowania, czy się obracają talerzyki. Tutaj macie lusterko, a tutaj ciemną przestrzeń i światło powoduje przewodzenie transaptora. Bo to jest nadajnik światła i odbiornik. I teraz tak, zliczamy impulsy. Pyk, pyk, pyk. Przestaną być nadawane impulsy, znaczy się kółko się zatrzymało. I autostop tym elektromagnesem wyłącza nam odtwarzacz. I jedna taka prośba, jeżeli w ogóle nie znacie się na magnetofonach, to nie wlewajcie do środka oleju. Tutaj w tym miejscu właśnie. Na styku tego plastiku i metalowego chassis zgromadził się w dużej ilości olej, który gdzieś tam spłynął z wierzchu. Magnetofon oliwi się tylko w określonych punktach. Tak jak mówiłem, te elementy tu, gdzie ta ośka plastikowa pracuje,
elementy, po których przesuwa się mechanizm. Tutaj mamy smar oporowy w tym. Także instrukcja dokładnie, którą tu widzicie rozłożoną, ona nam dokładnie powie, w którym miejscu należy użyć smaru. I tak jak powiedziałem wcześniej, żadnych łożysk mosiężnych nie smarujemy. I tak dzisiaj w niedzielę niestety nie złożę magnetofonu do końca, ponieważ ten jest kompletny, ale ten nie jest kompletny z powodu tego tutaj. Jak widzicie, muszę zmierzyć średnicę, szerokość rolki i zakupić. Umieścić je potem tutaj. Głowicę udało mi się jakoś tam wyczyścić. Udało mi się wyczyścić te zabrudzenia. Teraz jest to bardzo ładne. Spolerować w sumie. Także nie jest źle. Tutaj też nie jest źle. Magnetofon będzie działać. O ile nie zrobiłem jakiegoś błędu. Styki wyczyściłem. Sześciuśkie styki wyczyściłem. No, prędkości są wyregulowane. Teraz tylko trzeba poczekać na to. A to nawet taki dosyć mocno sztywny jest. I całego, te są lepsze w kondycji. Naprawdę, te są lepsze. Miękka guma, elegancka. Nie wiem, co się stało z tym. Może kiedyś były wymieniane. Dobrze. Przerwa. Do zobaczenia za chwilę. Powiem wam, że ta rolka dociskowa kosztuje 30 zł. 30 zł. To jest absurd. W międzyczasie, jak czekamy za rolkami, możemy zająć się jeszcze innymi sprawami elektrycznymi, czyli tym i tym. Tutaj jedynie co mogę zrobić, to zmierzyć sobie te przyciski, a tutaj wyczyścić te potencjometry. Do dzieła. Oczywiście trzeba jeszcze to wyczyścić. Chciałbym rzec, że z potencjometrami wszystko jest w porządku, ale bym się mylił. Jak widzicie, styki są do czyszczenia. Ta płytka jest w porządku tutaj. Potencjometry w tym magnetofonie nie są bezpośrednio w torze audio, ponieważ ten magnetofon posiada przetwornik cyfrowo-analogowy do takich wielkości właśnie jak zadawany na stawy. Więc ten akurat tutaj potencjometr jest tylko po to, żeby zadać jakąś wielkość, głośność czy tam inną, głośność nagrywanego sygnału, czyli poziom nagrywanego sygnału, to tak dokładnie powinno się nazywać, i odpowiedni przetwornik cyfra analog tę wielkość zamienia w cyfrowym potencjometrze na odpowiednią nastawę. Dobrze zacisnąłem. Dobrze zacisnąłem. Poprawimy tylko troszkę. Ok, mamy zaciśnięte. Możemy potencjometr wsunąć w płytkę drukowaną i polutować to. Największym problemem tutaj na tej płytce jest to, że ten lutowie, to już jest to nowe lutowie pozbawione ołowiu. I co? I te przyciski będą bardzo trudne do wylutowania. Przyciski, które tutaj są, które wam mówiłem, że są do wylutowania, bo ich oporność styku się nieco zwiększyła, w związku z czym kwalifikują się do wymiany, bo włączają złe funkcje magnetofonu, co było widać na przykładzie ejectu, a włączył rekord. Gdzieś tam taki motyw był widoczny przez chwilę. I tutaj do tych wszystkich pól lutowniczych muszę po prostu dodać trochę cyny, żeby muszę przytrzymać paluchem, żeby wylutować je porządnie. Już jest dobrze. Więc będzie trochę zabawy.
tym faktem. Ok, mamy wlutowane potencjometry. Potencjometry cyfrowe. Jako przetworniki cyfrowe. Zaraz zresztą pokażę wam to na schemacie. Robiłem niedawno porządki, przepadła mi gdzieś moja strzałka. Nie mogę jej znaleźć tak na szybko. Tu jest wejście liniowe, record in. I widzicie, że tutaj jest potencjometr cyfrowy, który jest sterowany potencjometrem balansu i potencjometrem poziomu. I on steruje napięciem potencjometr elektroniczny. Wszystkie switche wyglądają w ten sposób. Mają tylko dwa wyprowadzenia. Raster 5 mm. Czyli takie trzeba poszukać. I ostatnia rzecz, którą trzeba się zająć, to sprawdzenie kondycji kondensatorów. Tu widzę, że ten jest oznaczony pisakiem. Może był wymieniany. Zobaczymy, jak to tam wygląda. No i to będzie koniec serwisu tego magnetofonu. Dopiero teraz to zauważyłem. Tutaj wpadło stado wciornastków i założyło kolonię, a raczej umarło, zrobiło sobie cmentarzysko. No, czyli po wyjęciu tego trzeba wypędzlować całą obudowę. Chciałem odkręcić śruby z tylnej części obudowy. Okazuje się, że wszystkie są luźne. Muszę zapytać właściciela, czy była tutaj podejmowana próba naprawy, bo mi wiele wskazuje na to, o, tu jest radiator, że tak. Wszystko odkręciłem. Tak, wszystko. Jak pięknie. Mówiłem kiedyś przy okazji jakiegoś wzmacniacza, już nie pamiętam jakiego, że Technics stosuje swoje transformatory na takie piękne wsuwki. To mi się bardzo u nich podoba. Żadnego lutowania, tylko wsuwka i już jest ok. Miałem rację mówiąc, że ktoś zaglądał do tego urządzenia i wpadł na ten sam pomysł co ja, że winą mogą być jakieś klucze tranzystorowe. Widzicie, to jest klucze tranzystorowe, które wyłączają nam sygnał wyjściowy, ale to raczej powinien szukać tutaj. A nie tutaj, tutaj jest tranzystor od resetu albo od czegoś. No nieważne. Za dużo musiałbym szukać w schematach, żeby znaleźć co to jest, ale jak widzicie, ktoś coś tu grzebał. Te kondensatory wyglądają na poprawione albo wymienione. Czyli ktoś już zaglądał i próbował to naprawiać. Nie sądzę, żeby na całej czystej płytce były takie ewenementy jak to miejsce i tutaj. O, tutaj też nawet jest porysowane. Co mamy z drugiej strony? Układ scalony. Ten układ scalony to jest wzmacniacz słuchawkowy. Jeżeli przyjąć 20% tolerancji, to kondensator byłby sprawny. 4% więcej pojemności od znamionowej. W zależności od pomiaru, bo to już jest chyba trzeci pomiar, co robię, i widzicie, 3451 w tej chwili ma, przed chwilą miał 3439, ale to tam 4-5% zwyżki. Tutaj mam 220 na 50 V jakiejś firmy, której nie znam, TK, nie wiem co to jest. Ma troszeczkę większy ESR niż powinien mieć. C6600 znajduje się w tym miejscu, stąd w zasilaczu. Zacząłem tutaj w tym miejscu odsysać cynę, żeby wylutować kondensatory, ale po czym poznać, że kondensatory nie są oryginalne, bo nóżki mają proste. Wszystkie inne kondensatory w tym, na tym PCB są pozaginane, za wyjątkiem układów scalonych, te nóżki mają wszystkie elementy pozaginane, a wyjątkowo te dwa mają proste. Kondensatory mają dobrą pojemność, ten ESR jest trochę za duży, ale przestałem wierzyć temu miernikowi w zakresie ESR. Zaraz zobaczymy, zrobimy mu zworkę i zmierzymy, czy jaką ma oporność. Niedawno go kalibrowałem, co prawda, ale zobaczymy, jaką ma oporność na kawałku cyny. Sami widzicie,
Trzeba to uwzględniać w pomiarach 0,44. No ciekawi mnie, o, plecionka z miedzi ma to samo. Czyli 0,4 muszę dodawać do pomiaru, żeby mieć właściwą rezystancję, właściwy SR. Albo też wymienić tą kostkę i dać tutaj dwa gniazda bananowe, albo dolutować tam dwa krokodylki na grubych przewodach. Kondensatory sprawdziłem, są ok, ale chciałem powiedzieć coś na temat tego miernika, bo możecie mi teraz zarzucić, że skoro mamy typu OMA, to pomiary są niemiarodajne. Otóż zauważyłem od jakiegoś czasu, dwóch tygodni może, że zaczął mi rzeczywiście przekłamywać, ale zobaczcie, jak wygląda to gniazdo. Tutaj nie ma porządnego styku, muszę je albo wymienić, albo po prostu założyć te krokodylki dolutowane do tych pozycji, co widzicie tam. Będę mógł badać tranzystory, albo nie wiem, jeszcze wymyślę coś, czy zrobić tutaj jakiś otwór. Muszę się zastanowić. To gniazdo rzeczywiście już nie jest w dobrej kondycji i nie ściska mi tych końcówek kondensatora w sposób prawidłowy. No to tam rozwaliłem przypadkiem, używając zbyt dużych końcówek. No i widzicie, luz jest taki. Muszę albo takie gniazdo kupić, albo założyć zupełnie inny sposób pomiaru, czyli na przykład zamiast tego gniazda dać tutaj grube przewody pod jedynkę, dwójkę i trójkę i na te przewody przylutować krokodylki. Zrobiłem zwarcie dwóch pinów krokodylkiem i pokazuje 0,48 OMA. Czyli jeżeli zrobię zwarcie tutaj dwóch pól, powinien pokazać mi to samo. Zapiąłem ten krokodylek trochę inaczej, tam jak widać, i to pole lutownicze ma 0,35 OMA. To oznacza pewnie potrzebę kalibracji tego urządzenia. No to spróbujmy wywołać kalibrację. W każdym razie trzeba stwierdzić jednoznacznie, że to nie świadczy zbyt dobrze o jakości tego urządzenia, skoro mierzy 0,4 OMA do samej płytki połączeń miedzianych. Może tam, gdybym tutaj wzmocnił, pogrubił te przelotki, może coś by to poprawiło. W końcu ten druk miedziany tutaj też ma jakiś opór, prawda? Nie wiem. Trudno mi stwierdzić to w tej chwili. Sprawdzimy go. Zobaczymy po kalibracji. On ma kalibrację tylko kondensatorem 100 nano. To należy w tej chwili wprowadzić. Wprowadziliśmy. Test end. No dobrze. Teraz sprawdzimy oporność ścieżki. Nawet zmierzył ten kondensator. I co chciałem zrobić? Aha, chciałem zajrzeć dwie ścieżki. Zrobiłem doświadczenie. Jak widzicie, teraz mam wartość 0,24 OMY. A co zrobiłem? Jedną ze ścieżek skróciłem do minimum. Czyli gdybym podpiął się drutem do tych trzech punktów tutaj, wyeliminował będę ścieżki drukowane, które tutaj są, ich opór, i w tym momencie miałbym bardziej wiarygodny pomiar. Chwilę się zastanawiałem, czy zrobić to połączenie tych punktów z wyprowadzeniami, no ale niestety nie mam tak doskonałych oczu, żeby wykonać takie połączenie lutowane. No i muszę się pogodzić z tym 0,4 i dodawać go do każdego z wyników. Jakie wnioski z tego, że ten miernik nagle okazało się, że nie mierzy tak, jak zakładaliśmy na początku,
No, no takie, że każdy miernik posiada pewną dokładność pomiarową. Każdy miernik mierzy z błędem. Nie ma mierników mierzących wszystkie wielkości bezbłędnie. O tym mówiłem w odcinku o miernictwie. Jeżeli teraz wiem, że mój miernik dodaje 0,4 ohma, 0,44 ohma do każdego pomiaru, to będę to uwzględniał. Zaraz sobie zapiszę tę informację na wyświetlaczu. Znaczy nie na wyświetlaczu, tylko na obudowie. I będę żył z tą świadomością, że miernik mnie oszukuje. Podobnie oszukuje taki miernik. Podobnież oszukuje was taki miernik. Nie ma idealnych pomiarów. Taki jest wniosek z tego doświadczenia i sprawdzenia tego miernika, który właśnie rozebrałem i składam powtórnie. Także, moi drodzy, jeżeli wykonacie 10 pomiarów i w tych 10 pomiarach wszystkie będą podobne, to określacie wtedy sobie niepewność pomiarową waszego miernika i dopiero po tym możecie być pewni, że wasze pomiary są obarczone błędem, który musicie uwzględniać w całej metrologii, którą wykonujecie. I ten błąd określacie właśnie na podstawie tych 10 pomiarów. I musicie jeszcze sprawdzić instrukcję obsługi. W instrukcji obsługi podana jest klasa miernika i jego dokładność. Dobra, raz, tak. Tu wszystko dokręcone, nie za mocno, żeby ten pleksiglas tu mi nie pękł. I to wszystko. I teraz tu mam pisaczek. Już mamy wszystko. Dobra, kondensatory pomierzone. Teraz mogę to wszystko złożyć sobie do takiego stanu na montaż mechanizmów. Oczywiście, żeby pomierzyć kondensator dokładnie, możecie kupić sobie mostek. Mówiłem o tym w odcinku o miernictwie. Ale mostek kosztuje ponad 500 zł. Ale też jest większa dokładność. Mi natomiast zabaweczka, którą mam na tym Androidzie, na tym Antelu, w zupełności wystarczy. Przyszły te rolki. Ja wiem, że może to jest napisane, że to jest zrobione w Japonii, ale taka kwota to jest mała przesada. Poza tym przyszły mi paski. To jest pasek do Sony TC280. To są paski do tego Philipsa. Tutaj sobie czeka. Mogę już to odłożyć. Widzicie, Philips. Chyba 930. No więc składam. Jutro prawdopodobnie będę mieć te przyciski. I będę mógł się przekonać, jak cyfrowe nastawy ten deck trzyma. Czy trzeba je poprawić, czy też nie wymagają ingerencji mojej. Otóż instrukcja mówi, że nastawy w EEPROMie należy zmieniać wtedy, kiedy wymieniamy głowicę. Więc sprawa jest jasna. Z tego względu, że we wnętrzu była grupa wciorinastków, trzeba umyć całą obudowę, no i tą płytę przednią. Na niej zbiera się bardzo dużo kurzu, więc jest korzystnie umyć. Dobra, teraz ciepła woda i będzie połysk. Mówiłem wam o aparacie Canon T70, mówiłem. No to jest sprawny. Migawka w trybie
drugiego naświetlania, bo mamy zamkniętą pokrywkę. Możemy sobie zmieniać program. W ogóle przetestowałem go, także spoko. Aparat działa. Wystarczy mu tylko troszeczkę dopieścić te obudowy, bo jak widzicie, gdzieniegdzie są jakieś plamki. To nie mój jedyny Canon. Za tą szybą mam jeszcze AE1. W środku jest negatyw, co dziwne. Oczywiście Fieda, mam jakiegoś tam starą Wille, Lubitela 166. Takiego pana Sonika, który nie działa, bo się utopił w morzu. No i aparat, od którego zacząłem fotografię, czyli Smiena. Mam tam jeszcze cyfrę Canona 350D, ale nie o tym chciałem. No i kilka obiektywów. Chciałem wam pokazać, bo jesteśmy w filmie o magnetofonie, że kupiłem specjalnie polskie taśmy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście są takie złe. I po przesłuchaniu tego, co tam jest nagrane, to powiem wam, że właściciel tych taśm używał naprawdę kiepskiego monofonicznego magnetofonu. Oto poziom odniesienia minus 10 dB. Widać, że lewy kanał jest lekko cichszy, a to wynika pewnie z zabrudzenia głowicy. Tam nie udało się tego zabrudzenia dokładnie wyczyścić. Zresztą pewnie niewiele widać, nie? Może przy przejściu na ogniskową makro lepiej będzie to widać. No niestety ta głowica nie jest możliwa do wyczyszczenia. To zabrudzenie na wierzchu to lekka korozja chyba już nawet. Trudno powiedzieć. Ani polerka nie dała skutku. W każdym razie rolki są założone i już ten magnetofon poprawnie odtwarza. Natomiast ten drugi. Tutaj mamy drugą kieszeń. Jak widzicie, jest nieco lepiej. No ale to co mówiłem tutaj, to wynika z tego, że ta głowica jest w gorszej kondycji niż ta głowica. Mimo że mamy tutaj nowe rolki. No i to jest wszystko? Nie, no jeszcze muszę sprawdzić, czy nagrywa ten magnetofon. Jako że magnetofon posiada funkcję dubbing, spróbujemy ją wywołać. No ale razy jeden. O, proszę bardzo. Coś zaczęło się dziać. Cofnijmy. Rzeczywiście, to co przed chwilą nagrywałem, jest nagrane na taśmie, czyli rekord działa. Na tym zakończymy naprawę tego magnetofonu, trzeba to jeszcze złożyć. Pewnie was interesuje, jakie są koszty naprawy takiego magnetofonu, to zaraz wam pokażę. Zacznijmy od czasu. Stawka godzinowa 25 zł netto. Dlaczego tyle? 13,60 dostaje niewykwalifikowany pracownik na umowę zlecenie. Na przykład stróż. Stróżować można po szkole podstawowej. Oczywiście nikogo nie urażając, ale to nie jest stawka, którą powinien otrzymać netto do ręki wykwalifikowany po szkole technik elektroniki. Poszukiwanie usterki 1 godzina. Znalezienie usterki, naprawa usterki plus test. No tam 40 minut było rozkręcenie magnetofonu, potem znalazłem usterkę. Wylutowałem rezystor, wylutowałem nowy. To oczywiście mechanizmy musiałem porozkładać. Musiałem sprawdzić, czy to wszystko działa, więc liczymy godzinę. Następnie czyszczenie mechanizmów i sprawdzenie rolek i tak dalej. Dlaczego mi to nie kręci? Smarowanie, druga godzina. Następnie wymiana switchy, trzecia godzina. To rzeczywiście zajęło godzinę. Następnie sprawdzenie kondensatorów, które są tam na płytce głównej. To było około 45 minut. I mycie obudowy, skręcenie całość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 razy 25 zł. To jest 125 zł. Netto. Teraz rolki. 60 zł. 20 zł z
switcha. To jest bez wysyłki, czyli plus 10 zł na wysyłkę. Co jeszcze tutaj? Gdybym wymieniał paski, to musiałbym doliczyć 20 zł paski. Rezystor to jest tam 50 groszy, to nie bierzemy pod uwagę. Ale mamy chemię, płyny, cyna. To też się zużywa. Energia elektryczna. Przecież to urządzenie musi mieć zasilanie. To wszystko możemy... Koszty... No, napiszmy chemia plus prąd. Załóżmy, że to jest 10-15 zł. Nigdy tego nie liczyłem, przyznaję szczerze, ale... Ale... Trzeba to uwzględnić. Czyli co mamy? 125 zł. Ja sobie to policzę na kalkulatorze. 230 zł netto. Jeżeli prowadzisz lokal i musisz go wynająć, wynajem to jest w okolicach 1000 zł na miesiąc. Czyli 1000... Czemu ten kalkulator tak samo chodzi? 1000 przez 21 dni roboczy. To jest 47 zł dziennie. W okolicach. Czyli w okolicach 25 zł na urządzenie. Skoro naprawiliśmy 5 godzin. Czyli te koszty trzeba wliczyć tutaj. To są koszty wynajmu. Czyli mamy 255 zł. Plus, już nie widzicie, nie? Plus ZUS, plus Urząd Skarbowy. Resztę możecie sobie obliczyć sami. Tyle kosztuje naprawa tego urządzenia. I to jest pobieżny przegląd, to nie jest dokładny przegląd, mimo że poświęciłem czas na mycie, czyszczenie i tak dalej. Raczej, jeżeli zanosicie do zakładu naprawczego, spodziewajcie się kwoty w okolicach 300 zł za naprawę urządzenia. Takie są realia. Póki co magnetofon ładnie działa. To tyle z tej naprawy. Magnetofon działa. Jest trochę głośny, jak to magnetofon, mechanizmy zawsze są głośne. Wszystkie klawisze ładnie chodzą. Nawet dubbing działa. No. To tyle w tym filmie. Nie będę wam prezentował brzmienia, ponieważ już wielokrotnie prezentowałem brzmienie różnych magnetofonów i ze statystyk YouTube wynika, że ten fragment jest zazwyczaj pomijany przez widzów. Mało kogo interesuje, jak brzmią taśmy, a szkoda, bo to jest na przykład ta taśma, no są fajne taśmy, to jest dobra taśma, jest lepsza od naszych Slilonków. Ta taśma naprawdę zasługuje na uznanie. Trzymajcie się. Do następnego razu.